Inkubator jest po to, żeby pomóc ludziom wejść na rynek pracy, żeby mogli zobaczyć, w jaki sposób funkcjonuje taka firma jak nasza, w jaki sposób realizujemy projekty. W trakcie inkubatora pracujemy nad nowym projektem, który pozwala nam zaczerpnąć wiedzę nie tylko teoretyczną, ale praktyczną i jest odpowiedzią na tak naprawdę realne zapotrzebowanie. Zamiast dawać uczestnikom jakiś projekt do szuflady, zamiast dawać im jakiś projekt, który tak naprawdę nikomu by się do niczego nie przydał, to mogliśmy postawić przed naszymi uczestnikami konkretnych ludzi, którzy powiedzieli, ja tego potrzebuję i którzy wskazali dokładnie, jak to ma wyglądać i w ten sposób udało się przeprowadzić ten proces w sposób bardzo, bardzo zbliżony do realnych rynkowych procesów. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to swoboda, jeżeli chodzi o kwestię dobierania rozwiązań do naszego projektu, bo tak naprawdę jedyne, co mamy narzucone, to technologie i rezultat końcowy, a wszystko, co pomiędzy, jesteśmy samoorganizującym się zespołem i możemy ustalić między sobą i wybrać. Atmosfera mi się bardzo podobała. Nie spodziewałem się po korporacji, czy będzie aż tak luźno. Dużą pomocą dla mnie byli mentorzy, bo zawsze miałam kilku obok, którzy mogli rozwiązać moje problemy, odpowiedzieć na jakieś pytania. Wielu z nich ma wieloletnie doświadczenie w branży i dzieliło się swoimi doświadczeniami z chęcią. I co jest istotne, to nie jest konkurs, to nie są przepychanki, nie zależy nam na tym, żeby osoby, uczestnicy rywalizowali ze sobą o to, kto będzie najlepszy, tu nie ma nagrody. Nie mamy limitu, ile osób możemy zatrudnić z tej grupy. Jeśli by wszyscy okazali się wystarczająco dobrzy, to wszyscy dostaliby ofertę pracy. Pojedynczy programista nie osiągnie takiego celu jak cały zespół i bardzo ważną umiejętnością jest to, żeby ten zespół zbudować i komunikację w tym zespole zbudować. Myślę, że to jest coś, na co najbardziej tutaj kładziemy nacisk w tej chwili. Chociaż nie było to pierwsza myśl, o której w gronie mentorów rozmawialiśmy.